Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak przyznałem się swoim rodzicom, swoim znajomym i ogólnie ludziom z otoczenia do swojej orientacji. Bardzo mało w sumie rozmawiam o swojej orientacji na kanale, chyba że pokazuję po prostu się z Maxem, ale też tak naprawdę prywatnie od tej strony mnie nie znacie, a wiem, że mam duże grono odbiorców i wiele osób młodych do mnie pisze, bojąc się tak naprawdę przyznać do swojej orientacji i do swoich poglądów, do swojej religii lub ogólnie do innego zdania ludziom, bo boję się ich reakcji, boję się reakcji rodziców, boję się reakcji znajomych. Ten filmik może być motywacją dla niektórych osób, dla większości młodych osób, które się tak naprawdę boją. Usłyszycie dziś nie moją historię, co przeżyłem, jak się czułem. Może zacznę od początku. Tak naprawdę nie jestem osobą homoseksualną. Jestem osobą panseksualną. Jestem otwarty tak naprawdę na wszystko. Nie patrzę na płeć. Nie patrzę, czy osoba jest transseksualna, czy jest chłopak, dziewczyna. Dla mnie liczy się, co jest tutaj i tutaj. Są dwie najważniejsze rzeczy. Ale wcześniej tak nie było. Okres dojrzewania był na pewno inny od innych osób. Różnił się tym, że miałem więcej tak naprawdę myśli w głowie i nie wiedziałem w sumie, czy podobają mi się chłopacy, czy podobają mi się dziewczyny. I to było takie... Będąc już w podstawówce, tak naprawdę byłem brany za osobę dość dziwną, na pewno wyróżniającą się od innych. Pierwszy raz, kiedy przyszedłem do szkoły pomalowany, był w wieku chyba właśnie 11 lat. I już w wieku podstawówkowym tak naprawdę miałem inne zainteresowania kompletnie niż moi rówieśnicy, którzy bawili się cały czas na dworze, chociaż ja też się bawiłem często z nimi na dworze, ale interesowałem się sztuką, muzyką, filmami, tak naprawdę rzeczami z dziedziny kultury. Ale to jeszcze wtedy było dzieciństwo, więc nie robiłem sobie aż za dużo myśli z tych wszystkich działów tak naprawdę. Inaczej już się zaczęło, kiedy poszedłem do gimnazjum. Wtedy akurat wyjechałem do Niemiec. Nie poszedłem do polskiego gimnazjum, poszedłem do niemieckiej szkoły. Zawsze moją paczką były dziewczyny. Otaczałem się no po prostu dziewczynami, bo się z nimi najlepiej dogadywałem. Zawsze to było już tak od dziecka. No i pamiętam wtedy, że poznałem pewnego chłopaka, mając już... To było jeszcze... Nie, jak miałem 13 lat, tak pamiętam, przed 14 urodzinami. Poznałem chłopaka przez tych właśnie moje... No, przez moich znajomych, w sensie przez te dziewczyny, z którymi się w szkole trzymałem. Poznałem pewnego chłopaka, z którym pisałem dłużej i z którym w sumie zacząłem flirtować. To było dla mnie coś takiego nowego, dziwnego. No, wiem sobie, no whatever, no, na pewno żyję w Niemczech, kto tutaj będzie mnie krytykował za po prostu, no za nic. Po pewnym czasie chcieliśmy już spróbować z tym chłopakiem, nie wiem, no związku, po prostu związku. Chociaż nie uważam, że to był taki związek, ponieważ nie trwał długo, chyba z miesiąc, coś w tym stylu. No ale to było takie pierwsze przeżycie. I pamiętam, moja mama wyprawiała mi 14 urodziny dla moich znajomych, dla mnie. I stwierdziłem, że dobra, 14 urodziny, więc to jest może dzień, w którym powiem mamie, że jestem bi. I mama się spytała, ile ten chłopak ma lat. On miał wtedy 18 lat, ja miałem 14. Więc to było no, trochę tak odskocznie, no. Mama się jakby o mnie bała, co jest naturalne. I to było coś takiego, taki bum. Wiecie, o co chodzi. Ja teraz tak naprawdę z perspektywy, kiedy patrzę to, mając już te 18 lat, to myślę sobie, no kurde, no to jest normalne, że się martwiła, że wtedy naprawdę było dużo rozmawiania z mamą o tym i że no było przejęte, jak to wszystko będzie. Było przejęte tym, żebym nie był szykanowany w szkole, żebym po prostu był osobą szczęśliwą, tego chciała tak naprawdę dla mnie. No a ojczym, będąc tak naprawdę w wojsku tyle lat, będąc na misjach w tylu krajach, mieć największą rangę w tym wojsku, w każdym razie to jest taki typowy facet. Jak to przyjął? Bardzo dobrze. W sensie też się o mnie obawiał, bo wtedy już z ojczymem, no zżyłem się. Obawiał się tego, żebym po prostu nie był szykanowany w szkole i tak dalej. No właśnie. Nie było to tak w szkole za bardzo fajnie, bo jeszcze wtedy osoby były dość młode i tak naprawdę nie rozumiały wielu rzeczy i czułem się osobą inną w tej szkole, bo też by nawet spojrzenia, nawet cały czas patrzenie się na mnie, czy coś w szkole dowiedzieli się, że mam chłopaka, więc to było też takie na pewno nowe, bo ja byłem jedyną osobą w szkole, która, no wiecie, no i to było takie, dobra, whatever, no. Może na początku się tym przejmowałem, ale z czasem to zaczęło być dla mnie takie, no i wtedy zacząłem już się malować tak do szkoły, tak regularnie, nie wiem, nie wiem,
14 lat. Masakra, jak się malowałem. Wtedy dość był taki hejt na mnie w tej szkole. Pamiętam, że raz ojczym na mnie czekał w samochodzie i ja przychodząc tak naprawdę już do samochodu, dostałem w plecy z takiego dużego balona wodnego i cały byłem mokry od takich chłopaków, którzy byli, nie wiem, 3 lata wyżej? Nie wiem, w każdym razie w ostatniej klasie. Jezu, jak mój ojczym się wtedy wkurzył. Wysiadł z tego auta, podbiegł do tych chłopaków, wziął ich tak za szaty, gdzieś tak metr na ziemię, zaczęli się tak drzeć. Oni po prostu już byli posikani w majtki, w sensie ze strachu. Już na drugi dzień od razu mnie przepraszali. Powiedzmy, że to się trochę tam uspokoiło, to wszystko w tej szkole. I tak to wyglądało. No ale będąc w Polsce, dostawałem zawsze ten hejt. W sensie, że ja często do Polski jeżdżę i tak dalej. Często na ulicy mnie wyzywali i tak dalej. Znaczy, ja ogólnie bardzo dużo hejtu dostałem w normalnym życiu. Strasznie byłem... To nie była krytyka, to był typowy hejt, no, nazywanie no pedał. No to nie jest krytyka, no sorry, no co to jest, no. Nic sobie wnosi, typowo. Moja mama się tak naprawdę przejęła tymi komentarzami. Tym, że ludzie po prostu mnie zabiją na ulicy, jeżeli mnie spotkają. Więc załatwiła mi od policji taki specjalny dokument, że no pozwolenie na trzymanie przy sobie noża i paralizatora, że po prostu jakbym był w Polsce, ktoś by mnie zaatakował, to bym miał jak się bronić. I w sumie byłem ostatnio w Polsce i na szczęście nie musiałem tego używać. No ale to już było, no, było widać, że tak naprawdę dużo osób z was no mnie kojarzyło. Ogólnie jak wygląda życie w Niemczech z tym? Ludzie są bardzo tutaj otwarci, bardzo mili, bardzo życzliwi, nieempatyczni. Są nawet w Niemczech beauty blogerzy niemieccy, którzy się malują, w sensie chłopacy. Bardzo dobrze są przyjmowani, nie mają praktycznie żadnego hejtu. Dlatego jak na przykład pokazuję moim rówieśnikom na studiach moje filmiki i ile na przykład przy nich jest hejtu i ile hejtu jest przy tych niemieckich youtuberach, to jest po prostu takie wow, oni są w szoku. A wracając jeszcze do tych związków i ogólnie takich uczuciowych rzeczy. Pierwszą dziewczynę miałam w sumie pół roku, taką moją pierwszą poważną dziewczynę. Drugą dziewczynę miałam w sumie rok, ale nasza relacja trwała taka uczuciowa ponad dwa lata, tak? Więc jak widzicie, tak naprawdę patrzę na osobę, na jest też duszko i na jej duszę. W pewnym momencie życia, kiedy zaakceptujesz siebie tak w 100% i chcesz żyć swoim życiem, chcesz po prostu być szczęśliwą osobą, to już nie patrzysz na innych, co oni mają do powiedzenia. Gdybym ja patrzył na to, to na pewno nie nagrywał na tym YouTubie. I nie uważam siebie za osobę naprawdę kontrowersyjną. W sumie to jest rzecz indywidualna, bo dla mnie życie, normalne życie, życie na przykład z Maxem i mój związek jest typowo normalny, bo to jest moja codzienność. Dla innych osób to może być takie wow! I co jest w sumie przykre, że tak naprawdę powiedzmy męska część, też trochę żeńskiej części nie widzi tego, co mam do przekazania, tylko widzi mnie osobę jako... Obzerają sobie, że to jest osoba homoseksualna, że patrzą pod ten pryzmat, nie patrzą, co ma do powiedzenia, jakie filmiki nagrywa, jaki ma przekaz, co chce pokazać, czego nauczyć. Jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, ja postaram się odpowiedzieć na nie w następnym Q&A i po prostu nagram oddzielny filmik. Ja trzymam za was jak najmocniej kciuki, żebyście zaakceptowali siebie tak w 100%, żebyście kompletnie już mieli wylane na te osoby, co one mają do powiedzenia, jakie, no, złe komentarze i... Często, żebyście byli jak najbardziej szczęśliwi, bo o to chodzi w życiu. Chociaż nie widzimy siebie twarzą w twarzy, nie możemy tak normalnie porozmawiać, to ja jestem z wami i wierzę w was i jestem z was dumna. I trzymajcie się i jak najwięcej happiness in your life i buziaki do następnego filmiku.